Dzień dobry kochani, tak na szybko przychodzę do Was, bo wróciłam z B&M-u i fajne rzeczy kupiłam, więc chciałam się z Wami podzielić tymi oto zakupami. Powiem Wam, że to są czyste zakupy do domu, takie typu, nie wiem, powiedzmy rękawice albo cukier, więc osoby, które są niezainteresowane tym filmikiem, to papa, a zainteresowane dziękuję, że jesteście. No i przechodzę do pokazywania zakupów. Rękawica nowa z tego względu, że moja już jest bardzo stara, bardzo brudna, która nie chce, nie że jest brudna, że nie piorę, tylko wiecie, już jest odbarwiona i tak dalej. I niestety musiałam kupić nową, również czerwoną, i The Kitchen in the Heart of the Home. I to jest moim zdaniem prawda. Czyli kuchnia jest sercem Twojego domu, po prostu domu. Jest to piękna rękawica moim zdaniem i ona kosztowała £1,99 a ja kupiłam ją dzisiaj za funta. Tak naprawdę to ja sprawdzę sobie i zapłaciłam 37 funtów i 56 pensów. Tutaj jest taki ładny rachuneczek. No. O tak, i już patrzę. I będę za chwilę Wam pokazywała. Później kupiłam takie majtochy, majtki, tak po prostu majtki pokazuję, super majteczki, dwie pary, drugie są takie kolorowe, żółte bardziej, i myślę, że majteczki bardzo na czasie, i to kupiłam dla mojej córki za 3 funty 99 pensów. Bardzo fajnie. Ona lubi takie spodenki, także kupiłam kawę, dlatego że ja kupuję, piję tylko Inkę, ale w każdej diecie jest, no może nie w każdej, ale w niektórych dietach jest takie coś, że można cheatować właśnie w jakiś określony dzień. U nas jest to weekend i w weekend pozwalamy sobie na więcej, i również pozwoliłam sobie zakupić taką słodką kawusię właśnie na weekend, Dolce Gusto Latte Macchiato Caramel, mam nadzieję, że tak to się mówi, na pewno nie, i ona kosztowała 3 funty 49 pensów. Następnie kupiłam taki cukier, potrzebuję taki cukier do moich wypieków, specjalnie zakupiłam ten, co jest w przepisach, również, o właśnie się wysypało trochę tego cukru. On jest taki po prostu chyba miałki, tak mi się wydaje. I tutaj majtki dla chłopczyka, dla Russella w tym przypadku, ze Spider-Manem. 3,99 za 5 par, bo wiecie, rośnie dziecko i potrzebuje. Następnie po prostu cebula prażona do ziemniaczków. Ja nie jem ziemniaków, chyba że przez weekend, ale w tym przypadku również z cebulą. I tutaj jest soda do wypieków, oczywiście potrzebna, olej kokosowy. Już się przyzwyczaiłam, już mi tak nie przeszkadza ani ten smak, ani ten zapach. Mam jeszcze, ale będę potrzebowała drugi na Zaśkę, jak to się mówi. Następnie baterie, tym razem dobre, bo ostatnio kupiłam, ale kupiłam duże paluszki, a potrzebujemy małe paluszki. 99 pensów, a za olej funt 49. Tak. Następnie kupiłam dwie, jak to się nazywa? Dwie foremki od Russella Hobbsa do wypieków właśnie chlebka. Są one mniejsze jak moja jedna i mam teraz dwie, i będę po prostu piekła już chlebki. Jedna będzie do owocowych, albo czasami dwa na raz zrobię. Tak właśnie chcę dać mojej rodzinie miłość i zapach pieczonych różnych świetnych wypieków, więc potrzebowałam właśnie blachy, i one kosztowały funt 99 za sztukę. Tak.
Dobrze, następnie potrzebowaliśmy super glue, a w sumie mi się potrzebował, żeby coś tam skleić. Nie było pojedynczego, to tutaj jest 10 sztuk, a jest napisane, że 10 opak. Za 2,49, także 10 flaszek kleju. Następnie prześcieradło king size, a wszystko jest w tym cukrze. Niby taki... Jaki? A jaki to jest kolor? To jest taki szary, a myślałam, że on jest czarny, ale okej, okay, może być. Za 6,99 z tego względu, że potrzebujemy prześcieradła na te nasze wielkie łóżko i king size. Także w końcu nie będzie mi zjeżdżało, bo póki co to zjeżdżało nam, zjeżdżały nam prześcieradła. Ciągle trzeba było poprawiać. I tutaj taca na muffinki, na różniaste muffinki i tutaj od razu z 60 papierkami, jak widzicie, z 60 papierkami i ta tacka kosztowała 2,99. I teraz już tylko same tace i to by było na tyle, więc widzicie, szybki filmik, ale mówię, a nagram. Następna tacka taka duża do ciastek albo drożdżówek, 6,99, przepraszam, funt 99. Jeszcze, to nie koniec, jeszcze na następny raz dokupię kolejne tacki i takie różne formy do wypieków, tylko muszę posprawdzać dokładnie wymiary, zapisać sobie na kartkę i no i kupować piec i robić. I jeszcze dwie tacki do wypieków pizzy. Tak właśnie postanowiłam, że kupię właśnie blachy do pizzy i będziemy robić może raz w miesiącu, może raz na dwa miesiące taką domową pizzę, że już nie chcę kupować, tylko będę robiła sama. Najpierw muszę się nauczyć, szczerze mówiąc. To by było na tyle. Dziękuję ślicznie za uwagę. Naprawdę tace są teraz przecenione i zapomniałam powiedzieć, że ta tacka kosztowała teraz funt 49 za sztukę. Także naprawdę fajna. Fajna cena. Naprawdę. Dziękuję ślicznie za uwagę. Do zobaczenia w następnym filmiku. No to pa, pa! Pa!